Ewa Jarczyk, witam serdecznie. Agata Zając, dyrygent, rezydent w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Witamy Panią bardzo serdecznie w Toruniu. Dziękuję bardzo. Pracowity rok przed Panią, bo w tym sezonie będzie Pani tutaj uczestniczyła właściwie w każdym koncercie, bądź jako obserwator, ale też będzie mogła Pani i poprowadzić orkiestrę, o czym będziemy oczywiście dzisiaj rozmawiać. Ale na początek chciałam Panią zapytać, co to jest za program, dzięki któremu trafiła Pani właśnie do Torunia? To jest program Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie. To jest program stypendialny dla młodych dyrygentów, którzy dopiero co skończyli studia i daje to możliwość praktyki zaraz po skończonych studiach. Zawód dyrygenta jest bardzo trudnym zawodem, bo tak naprawdę my się kształcimy na takich dyrektorów muzycznych. No i kończymy mając 24-25 lat, no i teraz jak z tego młodego człowieka zostać nagle dyrektorem muzycznym i autorytetem? Także ta droga jest bardzo trudna i dzięki właśnie temu programowi stypendialnemu daje się szansę młodym dyrygentom na to, na start. A dlaczego została Pani dyrygentem? No bo jest już Pani praktycznie dyrygentem. Tak, dyplomowanym, tak. Skończyłam studia magisterskie w zeszłym roku. Dlaczego jestem? Ja z wykształcenia takiego podstawowego i szkoły średniej jestem skrzypaczką. Skończyłam pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej na skrzypcach. I zawsze kochałam orkiestrę. Uwielbiałam grać w orkiestrze już od 10 roku życia. I tak, taka decyzja przyszła, taki pomysł na koniec szkoły średniej. No a może dyrygentura. Wzięłam pierwsze lekcje. I tak poczułam, że to jest to i chcę w to iść, także przygotowałam się do egzaminów wstępnych, dostałam się, no i tak naprawdę im dalej w las, im więcej robię to, co robię, tym bardziej jestem przekonana o tym, że to jest to. A na czym polega w ogóle dyrygentura? Bo to jest odpowiedzialność za utwór, za orkiestrę, za cały koncert właściwie. Tak. To jest trudny temat, ponieważ dyrygent tak naprawdę nie gra na żadnym instrumencie. O wiele łatwiej jest mówić o tym, jak ktoś gra na skrzypcach, że właśnie gra na fortepianie, jakby ten efekt muzyczny jest od razu widoczny. Dyrygent to jest bardziej taka praca w ciszy, praca intelektualna, też emocjonalna i dla mnie przynajmniej, bo każdy ma inną filozofię i żadna nie jest zła, jest po prostu inna. Dla mnie dyrygent to jest osoba, która inspiruje. Ja spędzam godziny nad tym, żeby przeczytać ten utwór muzyczny, przeczytać partyturę, wszystkie partie instrumentów i potem idę do orkiestry i chcę ją zainspirować do gry, do wspólnej gry, do wspólnej interpretacji. Także to jest dla mnie. Ale to jest też trudne zadanie, prawda? No bo jednak dyrygent ma tę batutę i to on rządzi orkiestrą. I nieraz polega to też na tym, że orkiestra bądź się rozumie z dyrygentem, bądź nie, co pewnie słychać na koncertach. No, różnie to bywa. Te pierwsze czasy dyrygentów, no to były takie, że dyrygent był bardzo nad orkiestrą. Teraz całe szczęście już wchodzimy w taki demokratyczny stosunek z orkiestrą, także razem współtworzymy to. Ani dyrygent tak naprawdę bez orkiestry nie istnieje, no bo tak jak mówię, to nie jest instrument. Naszym instrumentem jest orkiestra, więc to też są teraz trudne czasy dla dyrygentów, bo no, mamy pandemię, jest ciężko wykonywać muzykę symfoniczną na scenie, prawda? Także my bardzo doceniamy każdą chwilę z orkiestrą. Także w tym docenianiu też bardzo szanujemy orkiestrę, więc no, to jest trudna rola, bo jednocześnie mamy być jakimś autorytetem i mamy trochę być dyrektorami, a z drugiej strony no bez tej orkiestry nie damy rady, więc to jest na zasadzie własnego dialogu. Orkiestra coś daje dyrygentowi, dyrygent daje coś orkiestrze. To jest na zasadzie wymiany. A czy tutaj też potrzebna jest wiedza o kompozytorze, o tym, dlaczego tworzył taki utwór, kiedy go tworzył, pod wpływem czego? Bo to są te emocje w muzyce. Niektórzy uważają, że nie powinno być w muzyce emocji, tylko właśnie partytura. A Pani jest jakiego zdania? Emocje muszą być w muzyce. No to jest sztuka, to dlatego to robimy, dla ludzi, dla emocji. Dlatego, żeby każdy przyszedł na koncert i poczuł coś. To dlatego to wszystko, tak? Te godziny prób. Także tutaj emocje muszą być, to nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o ten stosunek do kompozytora, no to jest 5 lat studiów dyrygenckich w Polsce. I to są studia teoretyczne też. To są studia na Wydziale Teorii Muzyki i Kompozycji zazwyczaj. Ja przynajmniej tak miałam, więc to jest 5 lat nie tylko dyrygentury, ale tej wiedzy też muzykologicznej.
No i tak, no, dyrygent jest odpowiedzialny za to, żeby przekazać intencje kompozytora. I to jest punkt wyjścia. A następnie do tego wszystkiego, co jest w partyturze i z szacunkiem do tego, co kompozytor napisał, trzeba dołożyć swoje emocje. To na pewno słychać właśnie podczas koncertów, ale z pewnością ma Pani swoich mistrzów, bo Pani obserwuje dyrygentów, tych wielkich, z pewnością i chce czerpać z nich. Tak. Nie wiem. Jest tak naprawdę, każdy jest inny. Każdy jest inny, każdy zwraca uwagę na coś innego i nie jest, ja nigdy nie wartościuję, że to jest lepsze, to jest gorsze, bo wszystko jest ciekawe. No właśnie muzyka jest cudowna, bo to jest zapis nutowy, a ktokolwiek wejdzie powiedzmy na podest, ktokolwiek zagra na instrumencie ten sam utwór, brzmi to inaczej. I ja zawsze staram się od każdego dyrygenta czerpać coś. Coś, co dla mnie jest wartościowe, uczyć się czegoś nowego. Także ja mam mnóstwo inspiracji. Nie mam takiej na przykład jednej osoby, w którą jestem tak w 100% wpatrzona. Inspiruję się wieloma dyrygentami, orkiestrami, różnymi koncertami. No aktualnie teraz w tym momencie moją mentorką jest Marin Alsop. To jest dyrektorka orkiestry radiowej w Wiedniu i dyrektorka Baltimore Symphony Orchestra. Miałam ogromną przyjemność ją poznać w 2019 roku, być na jej kursach. I tak otoczyła mnie opieką, także aktualnie mam taką mentorkę. A widzi Pani właśnie różnicę w pracy orkiestry właśnie za granicą, a w Polsce? Czy to nie ma żadnej różnicy już w tej chwili? Wszystko jest uniwersalne. Różnica jest na pewno między Europą a Ameryką. To na pewno. Między tym, co mamy w Polsce, a bardziej na zachodzie, na przykład w Niemczech, we Francji, to różnica jest praktycznie żadna, bo pracujemy w tym samym trybie, mamy podobną ilość prób, podobny też stosunek taki orkiestry do prób. Mam też na myśli też, to ma duży związek też ze źródłem finansowania. Na przykład w Europie, to jest u nas cudowne akurat w tych czasach, że źródło finansowania idzie od państwa do orkiestry, a w Ameryce jest troszeczkę inny stosunek, dlatego że tam jest finansowanie, że tak powiem, publiczne, prywatne i są sponsorzy. I orkiestra nie ma tyle czasu. W Ameryce są 2 dni prób i już koncert, czasem jedna próba i koncert. Także tam jest mniej takiej pracy nad szczegółem, jest praca na teraz, tu i teraz, bardzo szybka. A jakie zadanie Pani tutaj w Toruniu ma do wykonania w ramach właśnie tego projektu Dyrygent Rezydent? Mam 2 zadania. Jedno to jest bycie asystentem. To są ogólnie to jest kilka projektów takich, przy których asystuję, to znaczy uczę się, obserwuję, rozmawiam też z dyrygentem i uczę się od niego, z tym akurat, który jest głównym. I przy okazji też tutaj to jest cudowne, że zawsze mam okazję coś zadyrygować sama. Że oprócz tego, że koncert jest główny, dyrygent jest inny, to ja mam albo uwerturę, albo jeden taniec do zadyrygowania i to jest cudowne, że cały czas jakby mam ten kontakt i coś mimo wszystko mogę zrobić swojego. Ale poza tym mam też 2 swoje własne koncerty, gdzie już tylko jestem ja i orkiestra i mogę sama już swoją interpretację dać. A czy wcześniej już Pani prowadziła samodzielnie orkiestrę? Tak, no już wielokrotnie miałam takie szczęście, że miałam swoje własne koncerty, czy to sama organizowałam, czy też dostałam takie zaproszenie, żeby poprowadzić. Także tak, już pod tym względem jestem doświadczona. A co Pani zdaniem świadczy o takim geniuszu dyrygenta? No my tutaj mamy wiele wspaniałych nazwisk, nawet w Polsce, prawda? Maksymiuk, Duczmal, Karajan już na zachodzie, czy Dudamel, bo to jest taki modny też młody kompozytor wenezuelski. Nie kompozytor, tylko przepraszam, dyrygent. Chyba osobowość. Osobowość, też takie właśnie ten dialog z orkiestrą. Taki, że ten dyrygent potrafi zainspirować, że ma jakąś wizję, że no też teraz jesteśmy trochę skażeni perfekcjonizmem przez nagrania, także no trzeba być też bardzo dobrym technicznie, muzycznie, trzeba mieć świetny słuch. Jest mnóstwo czynników, które czynią dyrygenta świetnym, ale to też jest u każdego muzyka, to nie znaczy, że to jest dyrygent, ale trzeba mieć chyba dwie rzeczy, tak myślę.
mieć ten autorytet, taki naturalny. Czasem można go też wypracować, bo to też da się. Sama nad tym pracuję. A drugie, żeby umieć też inspirować innych do wspaniałej gry. Życzymy tego wszystkiego Pani, bo Pani jest jednak na początku drogi i cały świat stoi przed Panią otworem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Agata Zając, dyrygent rezydent w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.